Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejna wizyta na granicy Polski. Wspólny spacer z moimi dwoma kolegami, którzy czekają na mnie już nieopodal. Mam jakieś 100 metrów do Bugu. No i tak, takie krótkie podsumowanie naszych dotychczasowych osiągnięć. Drodzy Państwo, 4 razy udaremniliśmy nielegalne przejście imigrantów przez granicę. Raz była kilkuosobowa grupa, 7-8 osób, którzy byli bardzo nerwowi i bardzo chcieli jednak tą granicę przekroczyć. Tak bardzo im się to nie udało. Zawiadomiliśmy oczywiście odpowiednie służby i zostali zabrani. 3 kolejne przejścia przez granicę również zostały udaremnione, jednak tamci inżynierowie byli dużo łagodniejsi. Co będzie dzisiaj? Liczymy na bardzo owocne zbiory. Mamy w planach, drodzy Państwo, nocne grzybobranie, ale żebyśmy mogli to wszystko realizować, potrzebujemy również Waszego wsparcia. My, grzybiarze z okolic Lublina, na co dzień pracujemy. Ja prowadzę firmę, a 2 moich kolegów pracuje na etacie. No i nie do końca tak to wygląda kolorowo, jak ktoś by mógł pomyśleć. Zainwestowaliśmy już we własny szpej praktycznie kilka tysięcy złotych, aby móc bronić naszej granicy, ale to jest wciąż za mało, jeśli chcemy nadal prowadzić takie działania oraz, drodzy Państwo, jeśli chcemy zbierać grzyby w nocy. Spójrzcie, co jest tutaj za mną. Widzicie? Tak. Słupek graniczny, a za mną jest rzeka Bug, a więc mamy to. Tam są moi znajomi, idę właśnie do nich. Widzę, że już są na naszym posterunku. No i co mogę, drodzy Państwo, powiedzieć? Abyśmy mogli prowadzić nocne działania, potrzebujemy Waszego wsparcia. Mianowicie, potrzebujemy takiego sprzętu jak monokular z noktowizją, 2 kamizelek taktycznych, kolejnej porcji gazu wojskowego, pieprzowego. Troszeczkę się różni od tych wersji cywilnych. Następnie kajdanek dużej ilości, bo po każdym aresztowaniu, bądź jak zwał, tak zwał grzybobraniu, te kajdanki nam przepadają. Kolejna sprawa, 2 radiotelefony o częstotliwości takiej, jak mają nasze władze porządkowe, to znaczy służba graniczna, aby ułatwić nam kontakt. Taki podstawowy szpej, no i namiot przede wszystkim z maskowaniem. Mając takie wyposażenie, możemy już prowadzić nocne działania. Jaki to jest koszt? Około 8-10 tysięcy złotych, w zależności od sklepu, prawda? My owszem, z czasem byśmy sobie kupili ten sprzęt, ale nie możemy tak po prostu wywalić takiej gotówki i już. Pomimo, że naprawdę już sporo wyłożyliśmy pieniążków w obronę naszej granicy, w całe przygotowanie, to jednak to jest wszystko wciąż za mało. Ograniczenia w postaci braku czasu oraz finansowe troszeczkę utrudniają nam te działania, więc jeśli ktoś byłby tak dobry i chciał nam pomóc w takich działaniach, to w opisie poniżej jest link do zbiórki, którą organizujemy na obronę naszej granicy. Dołóż swoją cegiełkę. Jeśli nie możesz przyjechać osobiście z nami na grzybobranie, wpłać te 10, 20, 50 zł, abyśmy mogli kupić za to właśnie potrzebny szpej do ochrony naszej wspólnej granicy. To jest nasze wspólne dobro, wspólny cel, o który wszyscy możemy walczyć. Wszyscy gramy do jednej bramki, niezależnie czy my jesteśmy na granicy, czy jakaś inna grupa. My wszyscy działamy w tym samym kierunku, gramy do tej samej bramki. Czyli co robimy? Bronimy naszej granicy. Pozdro. Taki mały update do tego nagrania odnośnie szpeju wojskowego, którego używamy. To dotychczas sami kupiliśmy 3 kamizelki kuloodporne, bo niestety, ale nasi przyjaciele zza wschodu mają noże, mają dmuchawki, których używają. Kajdanki, gaz pieprzowy w ilościach gigantycznych, karimaty, śpiwory na wieczorne bytowanie. No ale niestety, drodzy Państwo, to jest wszystko za mało. W nocy bowiem jest najwięcej przejść przez granicę. Myślicie, że nie chcemy działać w nocy? Bardzo chcemy działać w nocy, ale nie możemy też wszystkich naszych
zarobionych pieniążków miesięcznych przeznaczyć na szpej. To nie tak działa. A teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Wojsko i Straż Graniczna stoją na słupkach. 200 metrów od nas chodzi żołnierz. Dlaczego on nie powstrzyma tych wszystkich uchodźców, imigrantów, inżynierów? Bo ma związane ręce przez państwo, przez chore ustawy, przez chore rozporządzenia. Żołnierz nie może obronić siebie ani nas. Więc w jakim kraju my żyjemy? W kraju bezprawia. Jeśli cywile nas nie obronią, tacy jak ja, jak inni, nikt nas nie obroni. Pamiętajcie o tym. Piona. Widzicie, jak jest umocniona zasieka wzdłuż Bugu? Śmiech na sali. Jest to płot z siatki leśnej. Słupki są tylko i wyłącznie wbite w ziemię. Ale nie do końca tak to wygląda fajnie. Bowiem zobaczcie. Tędy już sobie ktoś próbował przechodzić. Ten płot się zwyczajnie zapadł. Tędy właśnie. I dziwnym trafem on jest zapadnięty w miejscu, gdzie można sobie łatwo przejść. Widzicie to? Tutaj jest fajne zejście. Mało widoczne. Tam jest płot w całości, widać? Na wprost. Tam jest płot w całości, bo tam jest wejście bardzo widoczne. Tutaj z takiego wzgórka. Niestety, ale nic nie widać, jakby ktoś przechodził. I zaraz tutaj są krzaki. Więc ktoś z naszych inżynierów już próbował tędy przechodzić. Może przeszedł, może ktoś go zatrzymał. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Trzeba będzie tutaj poczekać na nich. Ja podejrzewam, że teraz jest za widno, żeby ktoś w ogóle się na to wszystko szykował. Poczekamy do wieczora. Nasi inżynierowie zza wschodu, uwierzcie, że nie wybierają ciężkich do przejścia dróg, tylko takie, które już są przygotowane, wydeptane, do których może dojechać samochód z polskimi aktywistami, aby ich zabrać. Przecież oni piechotą nie będą iść. Zaraz to sprawdzimy. Wiecie co? Wam powiem. Tam jest płot graniczny, a tutaj znowu nie ma płotu. Przypadek? Uwierzcie mi, że nie ma żadnych przypadków na świecie. W drugim miejscu jest płot graniczny wywalony. Dlaczego? Pytanie dlaczego? Proszę bardzo. Wydeptane. Przejście do płotu. Widzicie to? Tutaj jest przejście do płotu wydeptane. Dziura w płocie zrobiona. Czyli co? Tędy szli. Na 100%. Tutaj już dalej płot jest. Ale tam w tych krzakach nawet widać, że są krzaki wydeptane. A tutaj już mamy Bóg. Więc co to oznacza? Że mam drugie przejście naszych. Widzicie zresztą. Wydeptane są krzaki. Tutaj musieli siedzieć, czekać. Podejrzewam, że w nocy albo wieczorem tędy przyszli, bo są poodginane zasieki na płocie. I tutaj jest naprawdę mocno to wszystko wydeptane. Jakby było kilka albo kilkanaście osób. Dobra, szukamy dalej. Piona. To miejsce, które niedawno pokazywałem. Szukałem jakichś śladów, że ktoś tutaj w ogóle był. No i tak. Mamy te miejsce tutaj wydeptane. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Bardzo duże. Na kilkanaście osób. No i na dole są jakieś chusteczki zabrudzone. Widać, że są świeże. Nie są stare, zaschnięte, bo ruszyłem patykiem. Opakowanie po ciastkach. Więc oni tutaj byli. Wrócimy tutaj wieczorem. Papierek po białoruskim Oreo. No tutaj raczej go nie kupili i żaden turysta nie wziął z sobą, żeby zjeść i wyrzucić. Słuchajcie, znalazłem dwa przejścia imigrantów w okolicach Terespola. Wzywam teraz Straż Graniczną oraz wojsko do przesunięcia działań. Okolice Dublicz Cerkiewnych na północy Polski to jest miejsce, gdzie oni wiedzą, że wy tam stoicie, na nich czekacie. A tak naprawdę tych przejść wzdłuż granicy białoruskiej jest dużo. Niżej również przechodzą. Jeden dzień, dwa znalezione aktywne miejsca, gdzie oni chodzą, więc to o czymś świadczy. Ruszcie się i tam jedźcie, a ich spotkacie, a jak nie, to my ich wystawimy dla was. Gotowce.